kapitanie, dowódca uroczystości, drugi Robert Jakowski wędruje pod oddział gotowy do uroczystości. Nastąpi podniesienie flagi oraz odegranie hymnu państwowego. Nie wystraszyła dziś strażaków, nie wystraszyła skromnej, ale serdecznej grupy gości, nie wystraszyła skromnej, ale przyjaznej grupy mieszkańców naszego miasta. To dobrze, bo w dniu codziennym naszej rzeczywistości, może mniej świątecznej, mniej uroczystej, mniej opatrzonej odznaczeniami, wyróżnieniami, kiedy zawyje syrena, to na chwilę przerywamy swoje obowiązki i czekamy. Osoby, które od wielu lat w sposób czynny angażują się w dbałość o rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych, już uczynieni na terenie naszej gminy. Druha prezesa zarządu gminnego w Straży Pożarnej, druha Mirosława Rajnko. Serdecznie zapraszam prezesa zarządu powiatowego w Straży Pożarnej, starostę powiatu miejskiego, druha Jarosława Augustowskiego. Jest z nami dziś obecny druh komendant, zastępca komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Kijewie, druh Arkadiusz. Życzenia składam na ręce drucha Mirosława Rajnko, prezesa zarządu miejsko-gminnego. Uroczystość gminnego dnia strażaka jest doskonałą okazją, aby na ręce pana prezesa złożyć serdeczne podziękowania wszystkim strażakom, ochotnikom za ich trud i poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Serdecznie dziękujemy wam za ofiarną i pełną poświęcenia służbę, za trudy ponoszone w walce z groźnym żywiołem, za skuteczną ochronę tego, co dla naszej profesji jest najważniejsze, życia i zdrowia naszych rodzin i obrony naszego majątku. Zawsze możemy na was liczyć, w potrzebie służycie pomocą i prawdą prawem. Za taką podstawę w imieniu społeczności powiatu grajewskiego, mieszkańców gminy Szczuczyn oraz strażaków serdecznie dziękujemy. Życzymy także wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków, a także najlepszego zdrowia, dobrego ducha oraz wszelkiej konieczności w życiu osobistym. Dziękuję za to.